Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę Światło Ciemności i była propagowana przez austriackie radio i telewizję. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec wybrani przez ORF odbierają światło z Grodu Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie światło transportowane jest do Wiednia. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światełko od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje światło od słowackich skautów. Przekazanie światła odbywa się naprzemiennie, raz na Słowacji, raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują światło dalej, na wschód, do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ, do Danii. Pomocą dobrym przeżywają wędrówki Betlejemskiego Światełka Pokoju są działania i inicjatywy podejmowane w ramach naszej służby Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu. Tym razem przeżywać ją będziemy pod hasłem Światło, które łączy. Liturgia Kościoła, nasza wiara i kalendarz pozwalają nam każdego roku przeżywać święta Bożego Narodzenia i cieszyć się tajemnicą objawienia się światu Jezusa Chrystusa. Naszą harcerską misją, która łączy nas wszystkich, jest również niesienie przed tymi świętami światła do władz państwowych i samorządowych, do urzędów i instytucji państwowych, do szkół i kościołów, szpitali i domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych, odrzuconych i kochanych wciąż za mało. Chcemy, by trafiło na wszystkie polskie stoły i zapłonęło na wieczerzy wigilijnej. Dla nas harcerzy fundamentalną umiejętnością życia jest zdolność mierzenia swojego czasu służbą. Patrząc w tym wymiarze na przeszłość Betlejemskie Światełko Pokoju, przypomina nam dzisiaj wielkie wydarzenia jako znaki, które nas łączą. W sposób szczególny przywołujemy tu wielkie rocznice: stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecie Związku Harcerstwa Polskiego, podkreślając również rolę harcerek i harcerzy w kształtowaniu wolności i niepodległości. Betlejemskie Światło Pokoju zwraca naszą uwagę, że łączy nas służba rozumiana jako wychodzenie, poszukiwanie i towarzyszenie innym. By nasze ręce czynić godnymi do działania, a serce zdolnym do przebaczenia i miłości. Dawanie siebie drugiemu sprawia, że nic nie tracimy, a stajemy się coraz bogatsi i coraz bardziej rozumiemy siebie. Jesteśmy bowiem powołani do służby i realizujemy się bezinteresownym darze samego siebie. Dokonuje się to w zupełnie zwyczajnych i prostych sytuacjach życiowych, kiedy potrafimy podzielić się z innymi swoim czasem i chlebem, życzliwością i zainteresowaniem, miłosierdziem i przebaczeniem. Właśnie takie postawy świadczą o tym, że nasza służba nie jest tylko czymś zewnętrznym, nie jest teorią, ale rzeczywistym dziełem, które owocuje głęboką przemianą nas samych i naszej rzeczywistości, w której realizujemy naszą służbę. W sztafcie Betlejemskiego Światła Pokoju 2018 zwróćmy uwagę na to, co nas łączy, co nam jest wspólne i cieszmy się z tego, co jest dobre wspólnym, a potem dopiero szukajmy drogi do pełnej jedności, do porozumiewania się w sprawach, gdzie jeszcze są różnice. Tak, wiele mamy wspólnego, dzięki czemu jesteśmy braćmi. Między braćmi nie zawsze wszystko musi być w porządku. Nie we wszystkim muszą być zgodni. Są różnice zdań, ale liczą się fakty, które są tak ważne, że nie mogą na skutek pewnych różnic podkreślić tego, co nas łączy co stanowi podstawę naszego braterstwa. Niosąc betlejemskie światło pokoju, szukajmy tego, co nas łączy.
pięknych świąt Bożego Narodzenia, pełnych zdrowia, radości i ciepła oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Białych Górników w Płodawie oraz drużyna harcerska Solne Kryształy. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości i refleksji na Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach, wielu pięknych chwil w domowym, rodzinnym cieple oraz spotkań z przyjaciółmi życzy komendant Słupca ZHP Koło, harcmistrz Marianna Chojnacka, druga drużyna starszo-harcerska Zielony Patrol oraz Szkoła Podstawowa nr 1 imienia świętego Jana Pawła II w Płodawie. Może tak chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te odwiedziny, to są takie cykliczne na terenie naszego miasta. Dziękujemy za wprowadzenie ten świąteczny nastrój. Mam nadzieję, że wszyscy posłuchali tego takiego głębszego przesłania o łączeniu, o współpracy, o poszukiwaniu tej wspólnej drogi, tego co nas może połączyć. Mimo tego, że możemy i będziemy się pewnie w niektórych rzeczach różnić między sobą, drobnych rzeczach. Dziękujemy za życzenia również harcerzom, szkołom, za pośrednictwem pan dyrektor. Życzymy wszystkiego dobrego na święta, ciepłych rodziny, spokojnych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku 2019. Tego wszystkiego Państwu.
Konferencji informuję, że dzisiejsza sesja jest nagrywana i teletransmitowana. Administratorem danych jest gmina Kolawa, a klauzula informacyjna znajduje się na stronie gminy. Witam radnych powiatu pana Tomasza Brańskiego, burmistrza pana Piotra Michalaka, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów gminy, przewodniczących rad osiedli. Informuję, że w obradach sesji z głosem doradczym uczestniczą zastępca burmistrza pani Katarzyna Hamiga, skarbnik pan Grzegorz Dziękielewski, radca prawny pan Jacek Kubiak. Witam media. Proszę. Myśmy prosili pana burmistrza, żeby poprosił panią sekretarz na sesję, bo ona stwierdzi się sprawę. Panie Przewodniczący, Pani Sekretarz Dorota Galus przybyła w imieniu uchwały. Nieobecność jest usprawiedliwiona, ponieważ jest to zwolnienie. Tą kadencję poprzednią nie chorowała, jak ta rodzina tak chorowała. No ale tak, chorować każdy może. Dobrze, ale to będziemy we wnioskach sobie tutaj trzymajmy się protokołu. Proszę o spokój. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan ustawowy 15 radnych w obradach sesji uczestniczy 15, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwałę. Wysoka Rado, informuję, że cały sekretarz obrad radna Aneta Zielińska będzie prowadziła obliczanie wyników głosowania jawnego, prowadziła listę mówców, a także rejestrowała zgłoszone wnioski. Ustalimy teraz porządek posiedzenia. Porządek obrad dzisiejszej sesji został zawarty w zawiadomieniach o zwołaniu sesji, które otrzymali wszyscy radni. Przewodniczący Rady w mojej osobie chce zaproponować wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 53/325/2014 roku. Dnia 30 stycznia w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej. Punkt ten proponuję rozpatrzyć jako 11 porządku obrad. Czy są uwagi? Jeśli nie, to przystąpimy do głosowania. Wprowadzenie tego punktu. Proszę bardzo. Miel Adam. Jestem za. Kuchro Marzanna. Jestem za. Trąbczak Barbara. Jestem za. Trąbczak Ryszard. Jestem za. Główczyńska Edyta. Jestem za. Kacprza Krystyna. Za. Kalinowska Katarzyna. Jestem za. Krusiński Krzysztof. Jestem za. Łopaciński Janusz. Jestem za. Michała Karna. Za. Szubert Ryszard. Za. Siwiński Grzegorz. Jestem za. Witkowski Paweł. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Zielińska Aneta za, 15 głosów za. Dziękuję bardzo. Czyli wprowadzimy to do porządku obrad jako punkt 11. Wysoka Rado, informuję, że projektu uchwał w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na obszarze gminy Kłodawa oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnych w Kłodawie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych zostaną skierowane do Komisji Stałych Rady w miesiącu styczniu 2019 roku w celu dalszych konsultacji w komisjach stałych. I to przegłosujemy. Kto jest za? Kto przeciw? Ktoś tu proszę. Chmiel Adam. Jestem za. Kuchro Marzanna. Jestem za. Tomczak Barbara. Jestem za. Tomczak Ryszard. Za. Łówczyńska Edyta. Jestem za. Kacprza Krystyna. Za. Kalinowska Katarzyna. Jestem za. Krusiński Krzysztof. Jestem za. Łopaciński Janusz. Za. Michała Karina. Za. Szubert Ryszard. Jestem za. Ziwiński Grzegorz. Za. Witkowski Paweł. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Zielińska Anna. Za. 15 głosów za. Dziękuję bardzo. Informuję, że obrady dzisiejszej sesji przebiegać będą według następującego porządku obrad.
otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, ustalenie porządku sesji, przyjęcie protokołu z trzeciej sesji, ten protokół już tam Państwo macie, tak? Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza, informacje o stanie gminy Głodawa, informacje o stanie oświaty za rok szkolny 2017-2018, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Głodawa. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu lata 2019-2023. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 w gminie Głodawa. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Głodawa na rok 2019. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 53325 na 2014 dnia 30 stycznia 2014 w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2018 rok. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. Interpelacje i wnioski radnych, wolne wnioski, zamknięcie obrad. Protokół obrad trzeciej sesji został wyłożony do urzędu Państwa Radnych. Proszę się zapoznać z jego treścią. Jeśli nie będzie zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołu, postawię protokół przed głosowaniem pod koniec obrad sesji, w punkcie interpelacje i wolne wnioski. Zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji następnego porządku obrad. Punkt czwarty. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza zostało przedłożone Państwu radnym. O przedstawienie sprawozdania proszę pana burmistrza Petra Michala. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni Państwo, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od 23 listopada do 7 grudnia. W wymienionym okresie odbyły się trzy sesje w dniach 23 i 30 listopada oraz 7 grudnia. W czasie sesji podjęte zostały 22 uchwały. Uchwały zostały objęte zakresem nadzoru wojewody i zostały przesłane do Wydziału Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Kroju. 5 uchwał zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Była realizowana inwestycja pod nazwą budowa parkingu przy ulicy Kościelnej. Wykonawca zgłosił już informację o zakończeniu odbioru robót i odbiór tych robót jest przewidziany na dzień 27 grudnia 2018 roku i podobnie jest z inwestycją pod nazwą budowa ulicy Traktorowej. Również jest zgłoszony termin odbioru, jest wyznaczony na dzień 27 grudnia. Wartość inwestycji budowy parkingu przy ulicy Kościelnej to 447 232 zł, a budowa ulicy Traktorowej to 480 519 zł. Gospodarowanie nieruchomościami. Wykonanie uchwały Rady Miejskiej w Głodawie z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie karnicy nieruchomości gruntowej włożonych w Głodawie oraz zarządzenia nr 98/2018 burmistrza Głodawy z dnia 29 listopada bieżącego roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej włożonej w Głodawie oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 1551, 1558, 1565 i 1570. W dniu 10 grudnia został zawarty akt notarialny w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz gminy Głodawa wyżej opisanej nieruchomości o łącznej powierzchni 5874 m2.
uchwały Rady Miejskiej w Kudowie z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Kudowie oraz zarządzenia nr 28 na 2018 burmistrza Kudowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kudowie w dniu 3 września 2018 roku odbył się drugi przetarg pusty, nieograniczony, w wyniku którego zostały sprzedane następujące działki. Oznaczony numerem geodezyjnym 1641 o powierzchni 763 m kwadratowe za kwotę brutto 24 108 zł. Numer geodezyjny 1642 o powierzchni 714 m kwadratowych za kwotę brutto 22 619 zł i 70 groszy. I numer, działka numer geodezyjny 1643 o powierzchni 752 m za kwotę brutto 22 988 zł i 70 groszy. To krótko mówiąc, był podpisany po przetargu, po wpłaceniu pieniążków został podpisany jak notarialnie, działki zostały zbyte już na rzecz nowych właścicieli. Informacja w sprawie ratusza. Prowadzone jest nadal postępowanie w sprawie dokonania na rzecz gminy Kłodawa darowizny stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Kłodawie, oznaczonej jako działka nr 799/1 o powierzchni 330 m kwadratowych, to jest budynek ratusza. Burmistrz odpowiadając na pismo z dnia 10 grudnia 2018 roku w związku z pismem wojewody wielkopolskiego z dnia 30 listopada bieżącego roku poinformował, że przedmiotową darowiznę planuje się wykorzystać do powiększenia bazy lokalowej Urzędu Gminy Kłodawa i realizowanych przez nią zadań m.in. na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, to jest służyć będzie realizacji celu publicznego określonego w artykule 6 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Krótko mówiąc, musieliśmy uzupełnić informacje, na jakie cele chcemy to przejąć, więc żeby uzasadnić, że to będą cele publiczne, taką informację żeśmy udzielili. Dodatki mieszkaniowe. W miesiącu grudniu 2018 roku wypłacono 114 dodatków mieszkaniowych na kwotę 16 826 zł i 70 groszy. Dodatki energetyczne za miesiąc grudzień wypłacono 19 dodatków energetycznych na kwotę 300 zł i 85 groszy. Sprzedaż lokali. W wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej zgodnie z zarządzeniem nr 95 z 2017 roku burmistrza Kłodawa w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i zarządzenia nr 27 z 2018 roku został sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokali mieszkalnych przy ulicy 3 maja 4x13 za cenę 17 050 zł i do tego pierwsza opłata za grunt wynosi 178 zł i 80 groszy. Podpisanie aktu notarialnego odbyło się 14 grudnia i podobna sytuacja, jeżeli chodzi o sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Lubonik, również na rzecz dotychczasowego najemcy, czyli w trybie bezprzetargowym, za kwotę 10 402 zł oraz udział w gruncie za kwotę 738 zł i też podobnie akt odbył się 14 grudnia. Drodzy Państwo, jeszcze jest tutaj tak krótka informacja z zakresu działań profilaktyki. W miesiącu listopadzie odbył się kurs samoobrony dla PAMI w ramach kampanii profilaktycznej we współpracy z Turkowskim Klubem Karate Bojama, Szkołą Podstawowej nr 2 w Kłodawie oraz Komisariatem Wojewódzkim również w Kłodawie. W dniu 7 grudnia podsumowano program profilaktyczny Spójrz Inaczej, realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 imienia Świętego Jana Pawła II w Kłodawie. Jest to program rekomendowany przez Farba
pracy uczestniczyli w podsumowaniu w formie wyjazdowej do fabryki Bogdek w Gnieźnie. Odbył się także warsztaty doskonalące zdolności twórcze oraz umiejętność współpracy w grupie i umiejętność komunikowania się bez agresji. W dniu 12 grupnia zrealizowano cykl warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w ulicy Drzewowej. Cykl warsztatów dotyczył tematyki przeciwdziałania uzależnieniom i obejmował uczniów szkoły. Punkt 9. Informacja o zakończonym konkursie odnośnie rewitalizacji. W dniu 30 listopada bieżącego roku na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego opublikowano wyniki konkursu w ramach WRPO 2014+, w ramach którego złożony był wniosek gminy Podawa na rewitalizację podawskiej starówki, stadionu sportowego oraz kamienicy przeznaczonej na cele społeczne. Wniosek Podawy został oceniony formalnie i merytorycznie pozytywnie, otrzymując końcową ocenę 29 punktów. Z taką punktacją znajduje się na 84. miejscu listy projektów ocenianych pozytywnie. Projekt gminy Podawa na 13 kryteriów wartościujących 6 z nich otrzymał najwyższą możliwą punktację. Ocena w pozostałych kryteriach, między innymi dotyczących udziału zabytków w projekcie, oddziaływania lokalnego projektu oraz jego komplementarności, zdecydowała o ogólnej liczbie punktów. Dokumentacja aplikacyjna była przygotowywana przez firmę Atrium z Poznania na zlecenie Urzędu Miasta, z którym zawarto dwie umowy na ogólną kwotę 120 294 zł. 27 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu programu współpracy gminy Podawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Spotkanie prowadzili pan Dawid Pudło, kierownik referatu oświaty, kultury i sportu oraz pracownik urzędu pani Magdalena Paweł. Podczas konsultacji przedstawiono prezentację multimedialną na temat projektu programu oraz znowelizowanych rozporządzeń przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego dotyczących nowych wzorów ofert i nowych wzorów sprawozdań. Omówiono programu oraz wysłuchano wniosków i propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli organizacji, którzy przybyli na spotkanie. Przekazanie sprzętu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Funduszu Sprawiedliwości odbyło się 10 grudnia w siedzibie Urzędu Miasta Gminy w Podawie. To przekazanie nastąpiło jednostkom OSP, nie tylko OSP Podawa, ale jednostkom sześciu jednostkom OSP. Łączna wartość przekazanego sprzętu, z którego weszły zestawy plecaki ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną, defibrylator, deski stabilizacyjne, pediatryczne, wykrywacze wielogazowe, latarki akumulatorowe, zestaw oświetleniowy, zestaw klocków schodowych i klimów do stabilizacji pojazdów. Wartość tego całego sprzętu wyniosła 46 628 zł. Trzeba tu powiedzieć, że to w 99% stanowiły środki zewnętrzne, czyli tylko, krótko mówiąc, 460 zł. Sprzęt otrzymały OSP Podawa, OSP Lubonik, OSP Leszcze, OSP Wieźwienna Długa, OSP Górki i OSP Dębina. Zadanie było realizowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem. To tak się właśnie stało. 12. edycja Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych Słowem Płoc odbyła się 26 listopada 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Płodawie. W festiwalu uczestniczyło 9 osób. Laureatem festiwalu został Oskar Wasilewski. Wręczona została również nagroda publiczności, którą odebrała pani Monika Marczak. A 3 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Białego w Podawie miały miejsce w uroczystości Dzień Patrona oraz ślubowanie klas pierwszych, gdzie razem z panem przewodniczącym i radnymi Rady Miejskiej w Podawie braliśmy udział. Podczas uroczystości
4 grudnia wraz z panem przewodniczącym i radnymi, którzy byli, braliśmy udział w obchodach Podlaskiej Barbórki. Uroczystość rozpoczęła się koncertem orkiestry dętej przed domem górnika, następnie w kościele parafialnym pod wezwaniem Niepowzięcia Najświętszej Marii Panny odprawiona została msza intencji górników i groźń, który przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Wiesemer. Po mszy obchody przeniosły się na teren chowani Soli Płodawa. W pomorze podziemnej trasy turystycznej odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa. Zasłużeni dla górnictwa otrzymali odznaczenie. Drodzy Państwo, nie wiem, czy już powszechnie informacja znana, czy nie. W każdym razie bardzo dobra wiadomość. W dniu 14 grudnia 2018 roku minister środowiska udzielił chowani Soli Płodawa koncesji na wydobycie soli oraz soli magnezowo-potasowej jako kowaliny towarzyszącej ze złoża Płodawa 1. Koncesji udzielono na 33 lata, więc od 1 kwietnia 2019 roku do 1 kwietnia 2052 roku. W zasadzie jest to podstawowy dokument, który pozwala i zabezpiecza dalsze funkcjonowanie kopalni, także bardzo duży pozytyw naszego statku, bo bez kopalni tak naprawdę i woda bardzo wiele straciła. Dziękuję. A władzą, przepraszam, a władzą kopalni serdecznie gratulujemy uzyskania tego kontraktu. Dla nas czy ktoś z Państwa radnych ma pytania i uwagi do przedstawionego sprawozdania? Proszę, panie radny. Co oznacza dla miasta, że będzie 84 miejsce dla projektu rewitalizacji? Czy to będzie po prostu wrzucone, czy w naszej perspektywie będzie przyznane? Czy będą pana teraz jakieś środki, czy stara się ponowne złożenie tych dokumentów? Jak to wygląda? To nas oznacza. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, oznacza to dla nas mniej więcej tyle, że zajmując 84 miejsce na 91 wniosków, znajdujemy się na dole tabeli. Projekty, które zostaną dofinansowane, to w zasadzie pierwszych 10 miejsc. To oznacza krótko mówiąc, oznacza to dla nas tyle, że żadnej umowy o dofinansowanie związanych z rewitalizacją i tych wszystkich zadań, które tam są wypisane, krótko mówiąc, nie będzie. Czy w związku, przepraszam jeszcze, czy w związku z tym ktoś poniesie konsekwencje za taką sumę 120 tysięcy? Płacimy, robimy projekty, płacimy i tak dalej, i tak dalej, dookoła. Będą leżeć przy okładzie. Ja myślę tak. Instytucja ta potencjalnie, ten nasz donator, który miał tutaj przekazać pieniądze, ocenił wniosek tak, jak go ocenił, ten zespół oceniający na... Znaleźliśmy się na 84 miejscu. Powiem tak, my jesteśmy z panią burmistrz tutaj na etapie zapoznawania się, jak to wszystko było przygotowywane. I myślę, że i państwu, i radnym, i mieszkańcom będzie się należała informacja, że tak powiem, taka bardziej szczegółowa z przebiegu tego wszystkiego i no, taka bardziej dogłębna. Tak krótko mówiąc, nie było i nie ma na to w tej chwili czasu, żeby tutaj jakoś dogłębnie na ten temat porozmawiać. Przekazuję tą informację, no, chyba pierwszy raz oficjalnie, tak, że to jest taki wynik i konkurs został rozstrzygnięty dla nas niestety negatywnie, tak? Przepraszam, czy pytam, bo ja tu troszeczkę wiem, bo to w moim biurze się odbywało, ja wpuszczałam tego pana z poznania. Troszeczkę wiem, jak się pan wypasz. Dlatego się pytam, czy ktoś będzie konsekwencje. Zostanie pani wezwana na świat. Panie burmistrzu, a czy my na
dzisiaj jeszcze wiemy, co, jak było oceniane, jak wyglądała mutacja za poszczególne działania. Czy mogliśmy zyskać większą, czy byliśmy w stanie, bo po prostu się nie bawimy. Jak wygląda mutacja? Bo często jak się występuje o gram, to jest potem informacja za to, tyle punktów na powiedzmy 10 możliwych i dostaliście 5 punktów, 4 punkty, 3 punkty. Tego nie jest. Panie Przewodniczący, Panie Radny, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o jakieś dalsze szczegóły, to takie sprawozdanie z tego punktu zostanie Państwu przedstawione. Natomiast w sprawozdaniu czytałem, że kraj gminy Młodawa na 13 kryteriów wartościujących, w 6 z nich otrzymał najwyższą możliwą punktację, czyli w 7. Nie potrafię ich tutaj teraz wymienić, bo Jak nie mamy, to będziemy mieć, jeżeli chcę Państwu przedstawić jakieś sprawozdanie z tego działania, no to będzie przygotowany w sposób taki merytoryczny. Dziękuję. Jeszcze co do punktu 4. Wykonanie na rzecz gminy Młodawa do Wisły. Na jakim etapie to jest? Czy to już wkrótce nastąpi do przekazania? Czy to dopiero? Dlaczego się potrzebuje przekazania Patrusza? Przekazał Państwu, postępowanie trwa. Wojewoda w celu przyjmowania informacji brakujących wystąpił poprzez starostwo o wskazanie celu publicznego, na jaki zostanie przeznaczony budynek. Natomiast starostwo ma jeszcze przekazać dodatkową dokumentację związaną z objętymi decyzjami odnośnie tego budynku. My uzupełniliśmy już wnioskowane od nas informacje i czekamy teraz na rozstrzygnięcie i dalej sposób postępowania wojewody. Jeśli będzie coś na dalszej drodze konieczne po naszej stronie, to my jesteśmy do dyspozycji. Zresztą też mamy kontakt bezpośredni z pracownikiem prowadzącym sprawę reprezentującym wojewodę i myślimy, że ta sprawa będzie zakończona pozytywnie dla nas. Chodzi mi o taką sprawę, jeżeli to będzie długo trwało, to ten budynek już niestety zagraża bezpieczeństwu. Żeby się nie zwrócili do właściciela, chociaż o tymczasowe zabezpieczenie tego budynku, że tam się tęksy się, schody są uszkodzone, ludzie po tym chodzą. Trzeba coś z tym zrobić. Ja bym jeszcze tutaj chciał, bo to stawiałem w poprzedniej kadencji, że z uwagi na to, że obiekt kiedyś należał do Młodawy, potem Skarb Państwa to przejął, w tym czasie w uległym niszczeniu, czy tu Skarb Państwa nie powinien tak partycypować potem w remoncie i tego też trzeba pilnować. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych ma pytania? Jeśli nie, to dziękuję. Zamykam punkt 4. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Punkt 5. Informacje o stanie gminy Młodawa. Informacje o stanie gminy Młodawa otrzymali Państwo radni na powiadomieniu poselski. Informacja została przedstawiona na spotkaniu przedsesyjnym w dniu 18. Rozmawialiśmy o tym. Proponuję informacji nie odczytywać. Chyba, że są jakieś pytania jeszcze tutaj związane. No to może jakoś króciutko Pani Burmistrz. No jeśli będzie bez pytania, to jest to dość obszerny materiał, by nam tutaj zajął dość dużo czasu. No nie to, żebym się spieszył, ale może w kilku słowach. Nie. Chodzi mi o informację o stanie gminy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Szanowni Goście. Informacja burmistrza o stanie gminy to jest taki dokument, który zawsze na początku nowej kadencji się pojawia na pierwszych sesjach. On jest dosyć obszerny. Zawiera ogólną charakterystykę gminy oraz, że tak powiem, ważniejsze wszystkie inwestycje czy wydatki finansowe, które się z budżetu gminy na przestrzeni 4 lat, czyli tej kadencji, która minęła, te wydatki, które się zdarzyły, tutaj krótko mówiąc się pojawiają. No nie chcę tego wszystkiego czytać, bo to
planowy wygłoszono, bo też takie informacje tutaj są, nie mają jakiegoś tam większego znaczenia. Krótko mówiąc, jeżeli Państwo będziecie mieli tutaj jakieś pytania, to postaramy się odpowiedzieć. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, my ten temat byśmy omawiali bardzo szeroko na spotkaniu przedsesyjnym. Niemniej jednak pozwolę sobie powtórzyć uwagi, nie wszystkie oczywiście, tylko to są uwagi, wskazówki, które należałoby burmistrz wdrożyć teraz w tej kadencji, tak? Bo sytuacja wygląda w ten sposób, że z tego sprawozdania wynika jasno, że w 2016 roku, jak było wykonanie nasadzeń drzew i krzewów za kwotę 23 400, 201 drzew i krzewów, to wychodziło, że 116 zł za jedną sztukę żeśmy zapłacili. Natomiast w 2017 roku również były nasadzenia drzew i krzewów, to za jedną sztukę płaciliśmy 73 zł, tak? Więc tutaj była uwaga do obecnego burmistrza, żeby racjonalnie gospodarował tymi pieniędzmi publicznymi, a żeby takich niespodzianek nie było, bo myśmy się zastanawiali, co to były za drzewa i krzewy za 116 zł jedno, tak? Czy jakieś egzotyczne, czy nie wiadomo skąd przywiezione. Dlatego tutaj była prośba do pana burmistrza, żeby szczególną uwagę zwrócił na racjonalne gospodarowanie tymi pieniędzmi publicznymi, tak? Również to dotyczy innych działań typu przygotowywanie dokumentów, które żeby nie leżały w szufladach i tak dalej, tak? Więc takie uwagi były przekazywane burmistrzowi. Mam nadzieję, że burmistrz weźmie sobie co do serca i będzie pracował tak, żeby tych pieniędzy nie wyrzucać. Dziękuję, to wszystko. Można? Tu mamy informację o ilości dróg i mamy drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminy, ale jeszcze jest taka kategoria drogi miejskich, które nie są zinwentaryzowane, ale są trudne z Funduszu Sołeckiego, a także z Funduszu Gminnego. Czy mamy wiedzę, ile jest takich dróg niegminnych, a jednak na terenach wiejskich one są? Tam informacji gdzieś było, to zobaczcie, ile dużo. Nie. Tą informację przygotowywała poprzednia władza, tak? Proszę pamiętać. Więc nie wiem, czy to jest akurat pod adresem obecnego burmistrza. Chcemy wiedzieć, to teraz ten burmistrz musi nam to powiedzieć. Oczywiście. Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Państwo Rada. Jeżeli istnieje coś takiego jak kategoria drogi gminne, to jest 129,6 km. Tyle ich jest. Natomiast są dróżki różne śródwólne, gdzie też nie są uregulowane tytuły własnościowe i tak dalej, a te dróżki, dla nas to jest potocznie mówi się droga czy dróżka, natomiast nie spełniają kategorii, żeby je zaliczyć do dróg gminy. No więc nie mogą występować pod nazwą droga w dokumencie, który jest w jakiś sposób oficjalnym dokumentem. Jest bardzo dużo do robienia, także nie trzeba szukać tych następnych. Będzie bez konferencji pytań. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to zamykam piąty. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Informacje o stanie oświaty za rok szkolny 2017-2018. Informacje o stanie oświaty otrzymali Państwo radni za wiadomieniem o sesji. Proponuję nie odczytywać. Każdy się zapoznał z tam. Czy ktoś z Państwa ma radnych, ma pytanie, uwagi do przedstawionych informacji? Nie widzę. Pan burmistrz. Chciałem tylko dodać, panie przewodniczący, że jest to informacja i słucha informacje o
zadziały stwierdzenia faktu, podsumowanie roku szkolnego 2017-2018. Więc myślę też, że taka informacja na początku kadencji dla mnie i dla Państwa jest o tyle ważna, że po prostu się trochę pouczyć i uzyskać informacje, co się w naszej oświacie dzieje. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście będziemy postarać się. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to zamykam punkt 6. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa. Informuję, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem na sesję. O przedstawieniu projektu uchwały proszę panią dyrektor. Przewodniczący Wysoka Rado. Uchwała ta była przedmiotem dyskusji na spotkaniu przedsesyjnym. Może ja tylko odczytam treść uchwały. Chcę tylko dodać, że w paragrafie drugim musimy tutaj dodać kilka słów. Jak będę czytała, to Państwo zwróćcie uwagę, w którym miejscu trzeba będzie na przepisach, które nam umknęło po prostu przy konstruowaniu tej uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa. Na podstawie, już nie będę też może czytała całej podstawy prawnej, na podstawie odpowiednich paragrafów. Paragraf 1. Przyjmuje się regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchyla się uchwałę nr 281 /2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa oraz upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Uchwała ta była ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2013. I tutaj chcę dopowiedzieć, Państwo możecie dopisać sobie, części dotyczącej regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Czyli zmieniamy tą starą uchwałę tylko w części tego załącznika, czyli regulaminu. Druga część tej uchwały jest nadal aktualna i dotyczy upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w tych sprawach. Uchylamy oraz uchwałę nr 188 z 2016 roku Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2017 roku, pozycja 369. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawa. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. I uzasadnienie do uchwały. Podjęcie nowej uchwały jest podyktowane potrzebą zweryfikowania i dostosowania dotychczasowego regulaminu z dnia 21 sierpnia 2013
uchwałą numer 281/2013 Rady Miejskiej w Łodawie do obowiązujących przepisów. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier, dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Zgodnie z artykułem 90e ustawy o systemie oświaty, Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności sposób udzielenia wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w artykule 90d ustęp 1 ustawy o systemie oświaty. Formy, w jakich udziela się stypendium socjalne w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy Podawa, tryb i sposób udzielenia stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. Udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, w związku z tym podjęcie tej uchwały jest zasadne. Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, to oczywiście. Ja bym chciała też Pani Szanowny ma jakieś pytania? Nie. Jeśli nie, to przystąpimy do... To są pytania, czy nie? Nie. No tak, to dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie imienne. Kto jest za? Kto? Nie nadam. Jestem za. Poprona Żanna. Jestem za. Tomczak Barbara. Jestem za. Tomczak Ryszard. Za. Główczyńska Edyta. Jestem za. Karcuszak Krystyna. Za. Kalinowska Katarzyna. Jestem za. Krusiński Krzysztof. Jestem za. Łopaciński Janusz. Jestem za. Michała Kamina. Za. Szubert Ryszard. Za. Siedliński Grzegorz. Jestem za. Wilkowski Paweł. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Zielińska Anna. Za 15 głosów za. Dziękuję. Informuję, że projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 4/23/2018 rok. Zamykam punkt 7 i przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Informuję, że projekt przedmiotowej uchwały otrzymali Radni wraz z zamówieniem na sesję. O przedstawienie projektu uchwały proszę Pani Dyrektor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała Rady Miejskiej w Podawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Na podstawie odpowiednich paragrafów i ustaw uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w celu udzielenia wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom wymienionym w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 spełniającym warunki otrzymania pomocy wymienione w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Paragraf drugi. Traci moc uchwała numer 237/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w ramach
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2010. Wykonanie uchwały, paragraf 3, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Płotawy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku. Uzasadnienie jest też dość obszerne. Jak już Państwu wyjaśniałam na spotkaniu przedsesyjnym, musimy podjąć taką uchwałę, abyśmy mogli realizować nowy program rządowy, ponieważ stary traci moc z dniem 30. Stary program rządowy traci moc z dniem 31 stycznia tego roku. Nie wiem, mam przeczytać to uzasadnienie? Nie, raczej mówiliśmy to na przedsesyjnym, Także uchylenie tej starej uchwały i przyjęcie tego programu jest jak najbardziej zasadne. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania względnie uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przystąpimy do głosowania. Proszę bardzo. Zmiana Adam. Jestem za. Kukro Marzanka. Jestem za. Trąbczak Barbara. Jestem za. Trąbczak Ryszard. Za. Łupczyńska Edyta. Jestem za. Kacprzak Krystyna. Za. Kalinowska Katarzyna. Jestem za. Krusiński Krzysztof. Jestem za. Łopaciński Janusz. Jestem za. Michała Kanna. Za. Szubert Ryszard. Za. Siwiński Grzegorz. Jestem za. Witkowski Paweł. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Zielińska Aneta za. 15 głosów za. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 4/24/2018. Zamykam punkt 8. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 w gminie Płotawa. Informuję, iż projekt podmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem na sesji. O przedstawienie projektu uchwały proszę panią dyrektor. Uchwała Rady Miejskiej w Płotawie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 w gminie Płotawy. Na podstawie odpowiednich ustaw Rada Miejska w Płotawie uchwala, co następuje. Uchwala się program osłonowy w gminie Płotawa dla potrzeb realizacji wieloletniego rządowego programu posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Traci moc uchwała numer 326 łamane na 2014 z 30 stycznia 2018 chyba. Tak. Było 2014 roku. Przepraszam. W sprawie przyjęcia programu osłonowego w gminie Płotawa dla potrzeb realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania. Pomóc Państwu w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Płotawy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Uzasadnienie do uchwały. Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne z uwagi na podjęcie przez Radę Ministrów uchwały nr 140 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu posiłek w domu i w szkole na lata 2019-2023.
oraz w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych, posiłku dzieciom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Uchwała nr 140 z 15 października 2018 roku wchodzi w życie z dniem 1 stycznia, jednocześnie uchylając uchwałę nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu pomocy państwa w zakresie dożywienia na lata 2014-2020, na mocy którego dofinansowywano gminy program osłonowy w zakresie dożywienia na lata 2014-2020. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Kto z Państwa radnych ma jakieś pytania w sprawie uwagi? Dobrze, stawiamy uchwałę. Jeśli nie, przechodzimy do głosowania imiennego. Proszę bardzo. Mielada. Jestem za. Kukro Marzanka. Trączak Barbara. Jestem za. Trączak Ryszard. Łupczyńska Rebeka. Kacprza Krystyna. Za. Kalinowska Katarzyna. Jestem za. Kusiński Krzysztof. Jestem za. Łobaciński Janusz. Jestem za. Michalak Anna. Za. Szubert Ryszard. Za. Siwiński Grzegorz. Jestem za. Witkowski Paweł. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Aneta Zielińska za. 15 głosów za. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała utrzymuje nr 4/25/2018. Zamykam punkt 9 i przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Głodawa na rok 2019. Informuję, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem na sesję. O przedstawienie uchwały proszę Panią Burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowny Rado. Uchwała w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Głodawa na rok 2019 roku była przedmiotem obrad na spotkaniu przedsesyjnym. Projekt uchwały zakłada na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska w Głodawie uchwala co następuje. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Głodawa na 2019 rok, zwany dalej programem. Paragraf drugi. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Głodawa na 2019 rok stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Ustęp 2. Preliminarz kosztów związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Głodawa na rok 2019 stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Głodawy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania względnie uwagi na projekt uchwały? Proszę bardzo. Ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że preliminarz, który otrzymaliśmy na posiedzeniu na szkoleniu wczoraj, jest szacunkowy, tak? Czyli my rozumiemy, że on jest elastyczny w kwocie tej 200... Ile to było? 217. Tak. On się będzie kształtował, tak? No i tyle, bo tutaj niekoniecznie my zgadzamy się co do kwot, ale w poszczególnych pozycjach. Niemniej jednak mówię, przyjmujemy to z uwagi na to, że to jest szacunkowe i będzie elastyczne, tak? Czyli w trakcie będzie kontrolowany wydatkami. Dziękuję, to tylko tam. Ale co do zasady się zgadzamy, bo były przesunięte środki na wyjazdy i drogi dla dzieci w siedlicy o 50% zostały zwiększone. I na działalność świetlicy w ogóle również. To jest zmiana do załączników zapisane. Te korekty wyniosły ogółem 10 080
zostały przeniesione na zakresie numer 1 preliminarzu. To jest jeszcze w dodatku z paragrafu 10 programu, jako zadania priorytetowe naszej gminy. Czyli Państwo Radni przyjmujemy z projektem, tak? Tak. Czyli przystąpimy do głosowania. Proszę. Nie lada. Jestem tam. Kucho Marzanna. Jestem za. Prączczak Barbara. Jestem za. Prączczak Ryszard. Kupczyńska Edyta. Jestem za. Kacprza Krystyna. Za. Kalinowska Katarzyna. Jestem za. Krusiński Krzysztof. Jestem za. Kowaciński Janusz. Jestem za. Karolina. Za. Szubert Ryszard. Za. Siwiński Grzegorz. Za. Kowalski Paweł. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Zielińska Aneta. Za. 15 głosów za. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 4, połamany na 26/2018. Zamykam punkt 10 i przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 91/325/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy. Informuję, iż projekt przedmiotowej uchwały otrzymali radni wraz z zawiadomieniem na sesji. O przedstawieniu uchwały proszę panią dyrektor. Uchwała na dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej. Na podstawie stosownych ustaw Rada Miejska w Płodawie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W paragrafie pierwszym uchwały nr 325 łamane na 2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych okresowych pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej zmienia się treść ustępu drugiego i ustępu trzeciego w następujący sposób. Ustęp 2. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza 100%, a które mieszczą się w przedziale od 100% do 150% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, udzielając w ramach wieloletniego rządowego programu posiłek w domu i w szkole, posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, wprowadzonego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku, zwanego dalej programem, udzielając wsparcia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych albo w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności, nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i świadczenia pieniężnego. Ustęp 3. Osobom i rodzinom, którym dochód przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, udzielając w ramach wieloletniego programu rządowego posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 pomocy w formie posiłku, zobowiązuje się do zwrotu należności za udzieloną pomoc w 100%. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kołany. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego.
Nie ma uwag. Tak, czyli przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Miela tam. Jestem. Gówka Marzanna. Jestem za. Prądczak Barbara. Jestem za. Prądczak Ryszard. Za. Gówczyńska Edyta. Za. Kacprza Krystyna. Za. Kalinowska Katarzyna. Jestem za. Kusiński Krzysztof. Jestem za. Łopaciński Janusz. Za. Michala Panna. Za. Szubert Ryszard. Za. Siewiński Grzegorz. Za. Witkowski Paweł. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Zielińska Aneta. Za. 15 głosów za. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 4/27/2018. Zamykam punkt 11. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Proszę bardzo. Prosimy o 5 minut przerwy, panie przewodniczący. O nie. No dobrze, proszę bardzo. 5 minut przerwy. Ogłaszam przerwę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, zbędne uwagi? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Nie rada. Jestem za. Kupa Marzanna. Jestem za. Prądczak Barbara. Jestem za. Prądczak Ryszard. Gówczyńska Edyta. Jestem za. Kacprza Krystyna. Za. Kalinowska Katarzyna. Kusiński Krzysztof. Jestem za. Łopaciński Janusz. Michała Ganna. Za. Szubert Ryszard. Za. Siwiński Grzegorz. Za. Witkowski Paweł. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Zielińska Aneta. Za. 15 głosów za. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty. Uchwała otrzymuje numer 4/27/2018. Zamykam punkt 12 i przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2018 rok. Informuję, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy Głodawa na rok 2018 otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o sesji. O przedstawienie projektu uchwały proszę skarbnika. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała Rady Gminy Głodawa z dnia dzisiejszego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i o finansach publicznych Rady Gminy Głodawa uchwala, co następuje. Za przyjęciem pierwszym, czyli w dodatku będzie się zmian następujących. Zwiększa się dochody opłat 100 tysięcy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu dotacji na zadania zlecone. Działanie 500+, kwota 1720 zł oraz tytuł środków subwencji ogólnej, kwota 12 749 zł. W załączniku drugim zwiększenia wydatków z następujących tytułów. Drugi gminne usługi 10 tysięcy, administracja materiału 1379 zł. Proszę OSP, udziały w akcjach ratowniczych, materiały oraz ubezpieczenia łączna kwota 16 200 zł. Straż miejska, ZUS i opisy na zakładowy fundusz. Świadczeń socjalnych 4742,84. Prowizje przygotowawcze od uzyskania kredytu 1000 zł. Dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe 26 918 zł oraz przedszkola 26 660 zł. Zasiłki 500+, w zadaniach zleconych 1720 zł. Przeniesienie linii energetycznej oraz pozostałe prace rekultywacyjne na likwidowane wysypisku w miejscowości Zgójno oraz usługi z tytułu wywozu odpadów. Łączna kwota 157 320 zł. Oświetlenie uliczne, energia i naprawy serwisowe Możnicz 103 670 zł. Gospodarka ściekowa naprawy 6 000 zł. Świetlice wiejskie usługi 4 000 zł. Oraz usługi budynku klubowym 1000 zł. Zmniejszenia wydatków z następujących tytułów. Lokalny transport zbiorowy łącznie 20 tysięcy. Pomoc dla powiatu na remonty chodników 104 tysiące. Gospodarka nieruchomościami materiału 3418 zł. Administracja odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3207,82 zł. Straż miejska materiału 3 tysiące. Dotacje w oddziałach zerowych 13 431 zł. Przedszkola wynagrodzenia oraz materiały łączne kwota 4850. Dodatki mieszkaniowe 17 tysięcy. Zagospodarowanie odpadów komunalnych 57 320 zł. Zmiana klasyfikacji budżetowej oraz utrzymanie średniej kwota 20 000 zł. Dokonano zmian
załącznikach do uchwały budżetowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo dzisiaj otrzymaliście ode mnie drugi projekt. Zmiany w stosunku do pierwszego polegają na tym, że gmina właśnie otrzymała dotację, więc o tym jest lecone. Należało wprowadzić, to jest podane, nieduże, 1720 zł, należało wprowadzić po stronie dochodów i po stronie wydatków. Uściślona została kwota dotacji dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe. Tutaj zostało zwiększenie wydatków, natomiast zmniejszenia wydatków również na propozycję gospodarka nieruchomościami, dotacje w oddziałach zerowych i przedszkola wynagrodzenia i materiały. To są te nowe pozycje. Niemniej w stosunku do poprzedniego projektu budżecie nie zwiększa się deficyt, także jest zachowana równowaga. Zbilansowana. Jest zbilansowana. Tak, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa na tej ma pytania względnie uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Nie lada. Jestem za. Kuchromacza. Jestem za. Wówczyńska Edyta. Jestem za. Kacprzak Krystyna. Za. Kalinowska Katarzyna. Jestem za. Krusiński Krzysztof. Jestem za. Łopaciński Janusz. Jestem za. Michala Kamna. Za. Czubek Ryszard. Za. Siwiński Grzegorz. Za. Iwkowski Paweł. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Zielińska Aneta. Za. 15 głosów za. Dziękuję. Informuję, że projekt uchwały został przyjęty. Uchwała przyjęta numer 4/29/2018. Zamykam punkt 13. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Punkt 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji. Informuję, że na trzeciej sesji radny Paweł Bytkowski złożył wniosek w sprawie zmiany uchwały numer 7. Łamane na 33/2015 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnych Rady Miejskiej w Głodawie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Zmiana uchwały powinna polegać na uchyleniu zapisu w paragrafie 4 punktu 2 dotyczącego nieobecności radnego w pracach rady. Informuję, że uchwała została skierowana do prac komisji stałej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Przede wszystkim czy pana radnego tutaj satysfakcjonuje tutaj? Proszę. Tak, szczególnie, że zmieniły się przepisy od 1 grudnia. Tego wymaga to ponownego rozpatrzenia. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 14. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku obrad. Punkt 15. Interpelacje i wnioski radnych. Czy nie ma, to poddaję pod głosowanie protokół z trzeciej sesji. Proszę bardzo. Gmielada. Jestem za. Kuchromarzana. Trączak Barbara. Jestem za. Trączak Ryszard. Łuczyńska Edyta. Jestem za. Kacprzak Krystyna. Za. Kalinowska Katarzyna. Jestem za. Kusiński Krzysztof. Jestem za. Kowaciński Janusz. Jestem za. Michała Kamina. Za. Szubert Ryszard. Za. Siwiński Grzegorz. Jestem za. Iwkowski Paweł. Jestem za. Wiśniewska Barbara. Jestem za. Zielińska Aneta. Za. 15 głosów za. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty. Zamykam punkt 15. Przystępujemy do realizacji następnego punktu porządku. Punkt 16. Wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych lub obecnych na sali chce zabrać głos? Pierwszy był pan radny, prawda? Proszę. Dziękuję. Chciałbym się odnieść do paru kwestii. Na początku to może tutaj prezes OSP podawał argumentem gminy. Chciałem podziękować panu burmistrzowi za podjęcie trudu realizacji i dokończenia wniosku tego Funduszu Sprawiedliwości, który był przed chwilą omawiany. To był duży zastrzyk sprzętu dla jednostek OSP, nie tylko Głodawy, ale praktycznie jednostek otrzymało sprzęt. Głównie jest to sprzęt medyczny, ratujący życie ludzkie, imienie podczas wypadków komunikacyjnych, ale powiem szczerze, że ten sprzęt będzie bardzo często służył nie tylko podczas wypadków, ale właśnie udziałem pierwszej pomocy tym jednostkom wiejskim poza Głodawą dla mieszkańców.
darzy się dostarczające techniki, festyny. Mają teraz strażacy profesjonalne z ratownictwa medycznego. Troszkę jeszcze ich musimy doszkolić i naprawdę coraz więcej ludzi będzie czuło, naszych mieszkańców będzie czuło się bezpiecznie. I też tak strażacy prosili mnie złożyć Państwu radnym władzom miejskim świąteczne życzenia, spokoju, bezpiecznych świąt. My sobie też życzymy bezpiecznych świąt, choć powiem Państwu, że no niestety, jak jeżeli słucha syreny, to ten okres co dawniej zimowy był bardzo spokojny, to teraz chyba nie ma dnia, żebyśmy nie jeździli jak do pożarów sady, pożarów mieszkań. Dzisiaj kolejny już wypadek drogowy na Wielewie, także troszeczkę tej pracy mamy. Drugą kwestię, którą chciałem tutaj zabrać głos w imieniu pani Ewy i pana Marka Marcinka, których nie ma, pani Ewa chora, pan Marek miał dojechać od pana wojewody na objazd służbowy. Chcę powiedzieć jako radny powiatowi, że tą całą trójką staramy się dogadywać, występować o różne wnioski. Nie siedzimy tam w powiecie, nie zabierając głosu. Chcę powiedzieć, że choć mamy miesiąc kadencji, udało nam się na nasz właśnie wniosek kunawskich radnych załatwić trzy sprawy, które już są załatwione. To jest tak, pierwszy nasz wniosek to był taki, żeby Wydział Komunikacji, czyli tam, gdzie rejestrujemy samochody, przynajmniej raz w tygodniu był czynny do późniejszych godzin, a nie tylko do godziny 14:15. Bo jeżeli ktoś, kto pracuje i ma problemy z urlopem, bo wykorzystuje je, to, a żeby zarejestrować samochód, musi dwa razy brać urlop, żeby jechać, zarejestrować i odebrać dowód rejestracyjny, a jak jeszcze ma jakieś punkt w papierze, to musi na trzecie. I pan starosta na ostatniej sesji przypisze naszego wniosku, powiedział, że od 14 stycznia w każdy poniedziałek będzie do godziny 17 Wydział Komunikacji czynny. To był nasz wniosek podatki karny. Druga sprawa, która mi się udało i też mamy potwierdzenie, to jest dosyć duże zwiększenie środków finansowych na organizację pożytku publicznego. W tej chwili powiat polski miał tylko 40 tysięcy złotych na wszystkie gminy na organizację pożytku publicznego, gdzie gmina Kodawa na własne organizacje przeznacza 160 tysięcy złotych, czyli mamy porównanie. Gmina ma 160 tysięcy, a powiat do tej pory miał 130 tysięcy. Na przykład później klub sportowy Górnik Kodawa pisał projekt na 3-5 tysięcy złotych, żeby coś zrealizować dla dzieciaków. Dostawali tylko 1000 zł, bo jakoś musieli to podzielić. W tej chwili jest to już około 30% zwyżka i zapewniają nas, że co roku sukcesywnie będą te środki zwiększać. To też jest dla nas plus, bo czy Gama, czy klub sportowy, czy szkoły, gdzie się jakieś małe projekty realizują, oprócz gminy, mogą sięgnąć po 1000, 2000 czy 3000 tych środków. Kolejny wniosek to był taki moja inicjatywa, ale nie powiem, że miałem wielu sprzymierzeńców w Radzie całej powiatu, to było to, żeby z Rady Powiatu jakieś pożarowane środki finansowe były przekazywane na ochotnicze straże pożarne. Powiat polski był jednym z niewielu, który przez ponad 20 lat nie przekazywał złotówki oficjalnie, w budżecie miał zapisane oficjalnie na ochotnicze straże pożarne. Gmina utrzymuje w pełni ochotnicze straże pożarne, województwo, marszałek daje też już spore środki, no i państwo no, troszeczkę jest zobowiązane, żeby przekazać. Powiat posłumywał ręce. I też dostaliśmy zapewnienie, ponieważ do budżetu nie wpisali teraz tego, powiedzieli, że do połowy roku na pewno będą środki. Nie będą jeszcze, czy będą większe, czy mniejsze, ale te środki będą zawsze. To też jest odciążenie naszych wydatków tutaj, bo niech to będzie 5-10 tysięcy na gminę. Kupimy na razie jednostki po jednym, dwa budżecie, strażacy też będą mieli nas reprezentować i bezpiecznie jeździć do akcji. No, najwięcej dyskusji, których zabieramy, to są drogi. To są drogi. Chcę powiedzieć, że tutaj wnioskowaliśmy, dużo było dyskusji nie tylko naszej trójki, ale wielu radnych z innych gmin. Niestety nie będzie 300 tysięcy na drogi powiatowe na każdą gminę, jak było w tamtym roku, ale też się dowiedziałem, że to było w roku wyborczym po 300 tysięcy, a wcześniej było po 200 tysięcy złotych. Czyli będzie po 200 tysięcy i tylko ta jedna pula. Czyli jak gmina, radni, pan burmistrz zdecydują, że na te 200 tysięcy robią drogę, to będą tylko drogę. A jak podzielą, że trochę robią drogi, trochę chodnika, no to jest 200 tysięcy złotych. Ale też nas zapewniano, bo są przewidziane dosyć duże środki z nadwyżki budżetowej, która gdzieś w połowie roku się pojawi, no będziemy walczyć, żeby jeżeli dostaniemy te 200 tysięcy złotych, państwo wyznaczą tą drogę, którą zrobią, to żeby chociaż z nadwyżki budżetowej jeszcze jakieś pieniądze rzucić na gminy, żeby można chociaż zrobić 100, 200 czy 300 metrów chodnika. Ale to już są różne naprawdę dyskusje. Robimy co możemy, jesteśmy aktywni, jesteśmy już do Państwa dyspozycji, ponieważ tutaj większą władzę niż my ma pan burmistrz, bo jak wyślę dane pismo, to też jest lepsze przełożenie, tylko możemy przyklepać i to cały czas wyciągać, że taka sprawa jest. A i bardzo mocno się odnieśliśmy do tego, bo miasto Koło jest traktowane w podziale środków na drogi całkiem inaczej niż inne gminy. A ja mówię, czym się to, tylko przepraszam, że raz nie powiem kwotowo,
po prostu zapomniałem, ale to, to dużo większe, my dostajemy po 200, bo dostajemy dużo większe środki na miasto Koło. No, odpowiedź była taka, że miasto Koło jest traktowane inaczej, bo jest to miasto, jest to infrastruktura, są to chodniki, kanalizacja i tak dalej. No to my tu jest mamy mapy, zrobiliśmy, a podawa to co jest. Prawie 100% dróg w mieście, w samym parku tutaj, w mieście, są wszystkie powiatowe. No i dopiero wszyscy oczy otworzyli, no i mówią, no trzeba będzie zrobić dyskusję o tym podziale środków, żeby jakoś to było adekwatne. Tak? Dlaczego miasto Koło może dostać miliona złotych, jak Podawa też ma całe miasto w drogach powiatowych, dostaje tylko 200 złotych, tak? Tak jakby ktoś zapomniał o Podawie, że tu jest też miasto i po prostu są drogi powiatowe. Także chciałem to przekazać w imieniu naszej trójki, że też walczymy o naszą Podawę. Dziękuję. Jeszcze jedno, bo to w dyskusji przed programem się pojawiała ta dyskusja, że powiedzmy gmina Chodów jest mniejsza na ilość mieszkańców mniej niż na przykład Podawa, też te 200 tysięcy. Właśnie, ale ja chcę panu powiedzieć, że też ja to byłam, tak chciałem usić tego argumentu, no, że nie. Dlaczego niektóre gminy mają mniej dróg, ale okazuje się, że w powiecie korskim najwięcej dróg powiatowych ma właśnie gmina Chodów. I to już tego argumentu nie użyłem, bo bym się spalił, że walczę, że Chodów ma ten, a właśnie okazało się, pan Gminarz powiedział, że właśnie to gmina Chodów ma najwięcej dróg powiatowych. Tak mi pan dyrektor Gujawa powiedział. Tego nie użyłem tego argumentu, ale faktycznie inne gminy mają dużo mniej, mają jedną główną drogę, a u nas jest choinka dróg powiatowych. Znaczy, był brany pod uwagę stan dróg powiatowych? Ale radnik, ja powiem może tak, to jest sesja, naprawdę. To są wolne wnioski, to znaczy, że tutaj będzie przepychanka i tak dalej, odpowiedzi, każdy sobie będzie luźno odpowiadał. Czyli trzymamy się tego, tej dyscypliny i proszę o zgłaszanie się i zadawanie pytań. Proszę bardzo, proszę bardzo. Czy był brany pod uwagę stan dróg powiatowych w ogóle? Niektóre gminy już mają po prostu remontowane i dlaczego mają dostawać pieniądze, skoro ich jest mało, a niektóre gminy mają w strasznym stanie, a dostają tyle samo. No i każdy bardziej po prostu dla siebie to jest ten problem, że nikt nie powie, że ja mam prawie do tego wszystkie, żeby podała 1400, każdy tak zawsze coś najlepiej do zrobienia. A ilu jest radnych powiatowych? 21. Chodowy. 21 jest powiatowych i każdy ma swoje okręgi. Tak podała ma 3 radnych powiatowych, Chodów tak naprawdę dzisiaj ma jednego. Dziękuję, proszę. Ja tutaj powiatowy radny zasugerował myśl, którą już w poprzedniej radzie zgłaszałam burmistrzowi, nie doszła do skutku. Mam nadzieję, że być może pan burmistrz obecny no, zrealizuje pomysł, który, żeby służyć mieszkańcom poprzez właśnie uregulowanie chociaż w tygodniu jednego dnia, żeby tak ustalić godziny urzędowania tutaj w urzędzie, a żeby osoby, które właśnie pracują do 15, do 16, żeby mogły sprawy również załatwiać. I jeden dzień w tygodniu powinien być do godziny 17. Więc tutaj myślę, że daję to pod rozwagę obecnemu burmistrzowi, żeby wyznaczył jeden dzień, o późniejszej godzinie zaczyna i później kończy, tak? Bo taki sygnał mieliśmy od mieszkańców i oczekują tego, tak? Dziękuję, to wszystko. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Moje nazwisko, panie Leśna, jestem mieszkańcem ulicy Lodniczej i budowali drogę na ulicy Czakrowej. Bardzo ładnie wygląda, to taki poniekąd prezent na święta dla mieszkańców. Chciałem zapytać w imieniu mieszkańców, czy będzie też realizowany ten remont na budowę drogi Krajcowej i Lodnicy. Pan może się do tego? To może jeszcze będą następne pytania. Aha, to tak, bo z tego będzie. Proszę bardzo. My mieszkańcy Sidetna staramy się, żeby naszą drogę, jakby powiedzieć, w budżecie na 2019